Witam Was, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, który poświęcimy sobie na rozstrzygnięcie konkursu w końcu dotyczącego typowania miejsc zawodów w Nowym Jorku. Zaraz przeczytam osoby, które tutaj wytypowały dobrze miejsca. Jedną rzecz niestety muszę dopowiedzieć i nie jest mi miło z tego powodu, ponieważ w filmie, który zapowiadał typowanie i, i konkurs, powiedziałem, że osoba dostanie, która wytypuje odpowiednio miejsca w ramach nagrody koszulkę, koszulka oczywiście będzie i zdjęcie w formacie 60x40 z moją dedykacją z zawodów w Nowym Jorku. Niestety z zawodu w Nowym Jorku nie mam żadnego fajnego zdjęcia, nawet z Mauro, które też chciałem mieć dla siebie do powieszenia na siłowni, i tutaj prośba do osób, które wygrały, żeby przede wszystkim zgłosiły się do mnie. Najlepiej chyba na maila, który się właśnie tutaj wyświetla, właśnie odnośnie tego, że zwyciężyły w konkursie, i przełożymy jakby to zdjęcie z tą dedykacją. Weźmiemy to po prostu zdjęcie do dedykacji w ramach nagrody z zawodów w Milanie, ponieważ we Włoszech, ponieważ tam leci ze mną operator, kamerzysta, jestem już trochę bardziej przygotowany na to, jak powinienem i co kupić, gdzie jeżeli chodzi o pakiety zdjęciowe, multimedialne itd., więc zanim jakiekolwiek zdjęcie ujrzy światło dzienne powiedzmy z tych zawodów we Włoszech, Pozwolę, właśnie tym osobom, które tutaj trafiły odpowiednio, typy wybrać sobie takie zdjęcie do dedykacji. Więc moi drodzy, chciałbym pogratulować tutaj Dominikowi Sobczykowi, który wytypował jako jedna tylko z dwóch osób, ze wszystkich, które brały udział, właśnie i trafił ze wszystkimi miejscami oraz Igor Houdini. Także dwa te tutaj niki na YouTubie wyświetlają się właśnie. Proszę was, żebyście do mnie się zgłosili mailowo, nie na Instagramie, bo mi to przepadnie, jak na mailu wszystko, to jestem tam bardziej zorganizowany. Wyślę wszystkie dane dotyczące tutaj po prostu przesyłki, koszulki i tak dalej. Natomiast będzie taka również mała nagroda pocieszenia ode mnie, ponieważ Wydrukowałem sobie kilka zdjęć z zawodów w Nowym Jorku, generalnie w Stanach. I tutaj mam właśnie takie fotki. Ogólnie pomyślałem, że zrobię na siłowni album ze zdjęciami właśnie z zawodów, z imprez firmowych, z jakichś wyjazdów i tak dalej powiedzmy klubowicze sobie mogli przyjść, pooglądać, no nie tylko klubowicze, tak, takie coś, co e, tworzy troszeczkę bardziej community, ale tak to sobie wymyśliłem. E, tutaj mam takie zdjęcia, między innymi e, z paradelem, e, no, z miłoszem, e, o, z czarnym blasem jest taka foteczka, e, proszę bardzo. E, także niestety wydrukowałem po jednym takim zdjęciu e, Dorf e, Lundgren, e, o ile dobrze wypowiedziałem, również. E, o órska lecińskiej, tutaj jest foteczka, no moje zdjęcie jakby tutaj z Nowego Jorku. Ono jest brzydkie, nawet się nie nadawało i nie miało dobrej jakości do tego, żeby wydrukować je na większym formacie. I jeszcze, właśnie tutaj, te osoby, które wygrały, dostaną ode mnie taką właśnie, takie zdjęcie, które dzięki Norbertowi Tymczakowi otrzymałem w dedykacji, lub mogą sobie wybrać, na przykład. Takie zdjęcie, co prawda nie 60 na 40, ale kilka takich zdjęć z tych zawodów w. O, jest jeszcze most muskular, więc tak to wygląda. Z tych zawodów w Kalifornii udało mi się wybrać i wydrukować. To jest właśnie tak. To będą takie fotki, które o, jest zdjęcie w Nowym Jorku, ale już wiem o co chodziło. Do druku, jak dawałem, to niestety to jest jeszcze Kalifornia. Jak dawałem do druku, to niestety jakość tego zdjęcia była bardzo kiepska, ponieważ były to zdjęcia z NPC, ściągnięte z NPC News Online. I, i zwyczajnie. No, gdybym chciał to wydrukować na dużym formacie, zresztą mam tutaj takich cztery zdjęcia na dużym formacie, które uznałem, że powieszę sobie na siłowni. To jest właśnie zdjęcie z Nowego Jorku, ale a, jakość jest e, kiepska i e, ten format po prostu by nie dźwignął tego, tej jakości i nie oddawałby mm, no, nie oddawałby zwyczajnie. E, do tej jakości zdjęcia. No nie? Natomiast mam tutaj właśnie takie cztery fotki, które sobie wybrałem do tego, żeby troszeczkę upiększyć, no, żeby moje ściany na siłowni nie były takie puste. Tylko, że to są zdjęcia stare tak naprawdę, ale miałem je właśnie w bardzo dobrych formatach. To jest taki druk na, na płótnie. Nie, to wygląda właśnie tak, wiem, że trochę narcystycznie, ale e, są to zdjęcia e, w zasadzie jedne z niewielu, które mi się bardzo podobają, które robił mi mój e, bardzo dobry znajomy Tomek Mitrosz. E, zaraz po zawodach, e, to one są na Instagramie, zaraz po zawodach e, w Arnold Classic w UK. E, tu mam taką e, bardzo fajną foteczkę e, z Mauro, właśnie z zawodów w, w Estoril. Eee, <głos》>, no z tamtych zawodów mam z nim zdjęcie, z tych zawodów niestety e, z Nowego Jorku jedno mieliśmy, e, ale było e, myślę, że też kiepskie i do druku się raczej nie nada. Natomiast pokazywałem mu dzisiaj to, wysyłałem, też rozmawialiśmy, zresztą zaraz e, przejdziemy sobie do, do jakby do tego co u mnie, jakie plany, co się dzieje i tym podobnych rzeczy. E, pokazywałem mu to i E, powiedziałem, że następne zdjęcie mamy wspólne z biletem i kwalifikacją na Mester Olympia. E, także no, nie mogę tak sobie pozwolić i, i rzucać słów na wiatr, e, tylko muszę się postarać. I tutaj mam zdjęcie ze swoim przyjacielem Jarkiem, też z zawodów w Portugalii, w Estoril, e, które, e, na których ze mną był. Także te cztery e, właśnie fotoobrazy e, pójdą na siłkę, e, na ściany. Mam nadzieję, że będzie ich więcej po tym sezonie i oczywiście z, z chociażby jakiś jeden z Mister Olympii. Te zdjęcia mniejsze pójdą do albumu. Te zdjęcia pójdą do. pójdą w świat, że tak powiem. No. Także tak. Więc osoby, które wygrały koszulki, jeszcze raz proszę o kontakt mailowy. Wiem, że tam ktoś już pisał wiadomości na Instagramie. No niestety, na Instagramie różnie bywa. Czasami one uciekają, albo ja czasami wszystkie skasuję, jak wpadną do spamu <grym> i po prostu nie odpiszę. No nie. Także tak. Dobrze, mamy małe cięcie. I jedziemy dalej. Moi drodzy, jest. Kurwa, muszę się uduszyć tego moi drodzy, bo cały czas to powtarzam i e, trochę mnie to irytuje, jak później odsłuchuję mm, <grywania> materiał. E, jest dwa tygodnie do startu. E, te, moja forma, przesunę się w tą stronę i, i tutaj Wam pokażę zdjęcia e, aktualne moje, znaczy aktualne, no akurat z, z piątku. Jak wyglądam, zresztą Mauro też udostępniał na u siebie parę fotek. Na dzień dzisiejszy moja waga pokazuje 109 pokazała rano 109,5 kg, więc tak naprawdę wróciłem już do wagi z, przed, z, z dnia startu w Nowym Jorku, co mnie całkiem cieszy, ponieważ dużo czasu Potrzebowałem, przyznam szczerze, na powrót do siebie i dojście do siebie po zawodach w Nowym Jorku, po podróży i po wszystkim. Troszeczkę już w pewnym momencie zacząłem, że tak powiem, się martwić o to, o to jak wyglądam. Natomiast na dzień dzisiejszy, co prawda jestem nieogolony, więc też nie oddaję to tak formy i tak dalej, zresztą sami wiecie, ale naprawdę uważam, że jest spoko. I, i za te dwa tygodnie we Włoszech myślę, że, że będę w bardzo dobrej formie. No, ja myślę, nawet być może i lepszej niż byłem w, w Stanach. Miałem ostatnie półtora tygodnia tak naprawdę zwiększone jedzenie, do 440 gramów węglowodanów dziennie. Białko i tłuszcz zostawały na takim samym poziomie, 300 około tam 300 gramów białka i, i 60 gramów węglowodanów. Jeden dzień, może tak naprawdę, odkąd wróciłem, miałem taki, że nie chcę mówić, że się odpaliłem z jedzeniem, ale po prostu poszedłem z Bartkiem do, tutaj do kolejkowa na wystawę, właśnie tam takiego mini wrocławskiego e, makiety, e, i tam zjedliśmy sobie po, 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 po wycieczce w marsze e, jakieś właśnie takie powiedzmy no, domowe jedzenie, plus e, lody, e, lody później. I, i jeszcze jakieś tam ciasto więc w zasadzie przez ostatnie półtora tygodnia, dwa tygodnie odkąd wróciłem ze Stanów to były wszystkie rzeczy, które, no, które, z których można powiedzieć, że podjadłem tak, maksymalnie moja waga pokazywała 100, 113 kg, 113,5 bodajże więc też to odbicie porównując na przykład do zawodów w Kalifornii było raptem 2 kg. To, to, to nie jakoś strasznie. Jestem dzisiaj po rozmowie z Mauro. Dostałem już nowe zalecenia. Tak naprawdę sam sobie wczoraj od wczoraj od niedzieli zaleciłem już z tych 440 gramów węglowodanów 300 rozdzielone równo po 5 posiłków na 5 posiłków, czyli 60 gramów węglowodanów, 50 gramów, no tam 60 g białka i, i 10 gramów tłuszczu. Tam w jednym posiłku mam 20 gramów. Więc od wczoraj 300 gramów, no dzisiaj też 300 gramów dostałem od Mauro. Też nowe zalecenia co prawda dziś się tam pomylił i zaparpał. Może był jeszcze w amoku tego, że Zagarela wygrał Toronto i dostał kwalifikację, bo napisał mi 240 gramów węglowodanów. A z produktów i posiłków wychodzi te 300, które mieliśmy. Natomiast tak, kwestia treningu została tak jak była. Tak naprawdę, jak wróciłem, no to, to w ten tydzień, który byłem na powrocie, zrobiłem może nie wiem z dwa, z dwa treningi, trzy, trzy łącznie. I to takie szczerze mówiąc, na półgwiska naprawdę było mi trudno dojść do siebie. Nie mogłem się że tak powiem tego jetlaga pozbyć. Przede wszystkim musiałem odespać. jakby... Ciało, ciało było bardzo zmęczone też tą podróżą i, i, i zmianą strefy czasowej, więc półtora tygodnia <grytania> zajęło mi to, zanim tak naprawdę wróciłem do swojego rytmu i tak dalej. Kardio robiłem oczywiście, tam 4 razy, razy 30 minut, i od no w tamtym tygodniu w zasadzie zrobiłem już 5 jednostek treningowych. 5 pięć, pięć jednostek cardio. Od 30 tam do 45 minut. Czasami się gdzieś tam zagapiłem w telefon, to na Pinterestie to zasłuchałem na tym i wychodziło tak, no nie wiem, 30, 35, niecałe 40, raz 45 i tak dalej. Dzisiaj zrobiłem, no właśnie 45 minut, bo, bo na Pinterestie siedziałem i oglądałem wystroje siłowni, murale, ściany, dekoracje i tak Myślę, że do końca tego tygodnia zrobię jeszcze 5 jednostek cardio, tak, no po te 30 minut i od przyszłego tygodnia odpuszczę już całkowicie od poniedziałku. Co prawda, dzisiaj Mauro też mi dogrywał wiadomość, że byłoby dobrze, jakbym w ogóle już nie robił tego kardio, bo, bo i tak te zdjęcia, które mu wysłałem, które zresztą tutaj e, widzicie. No, poza wodą i glikogenem, smalcu nie złapałem i, i, i go e, wydaje mi się, że mam nawet jeszcze mniej. Więc e, docisnę sobie te 6 jednostek w tym tygodniu e, i od poniedziałku już e, będę luzował. Tym bardziej, że Kamil, mój fizjoterapeuta, wyjechał na urlop. Jestem, że tak powiem, uziemiony troszeczkę też jeżeli chodzi o masaż i szeroko pojętą regenerację na szczęście też udało mi się dostać do jednego z fizjot, do którego chodziłem wcześniej do Aleksa i, i, i jakoś to tam sobie połapać no nie? ale przyznam szczerze, że bardzo mi brakuje tego, bo nie byłem u niego u Kamila i na kozetce ogólnie od miesiąca czasu odkąd prawie że no, wylatywałem, dzisiaj jest 10, ja 15 wylatywałem to byłem u niego 15 jeszcze rano i, i bardzo mocno to odczuwam, zwłaszcza na nogach ta opuchlizna taka no, po locie, limfa i treningi i cardio wszystko się kumuluje i czuję naprawdę czasami wieczorem mimo tego, że moja jakby ilość kroków nie jest jakoś tam turbo duża, to czuję tam, to zmęczenie. No nie? Także tak. Zawody w we Włoszech są 23, ja 20 wylatuję, czyli w niedzielę streaming na pewno jakiś będzie, jedzie ze mną kamerzysta, więc będzie z tego bardzo fajna relacja. No, i na razie list startowych jeszcze nie ma, więc nie wiem kto gdzie będzie startował. W sensie kto będzie startował, mogę się tylko domyślać, że ci, co nie zdobędą, co jakby zostaną za Alicante, czyli wypadną z Alicante, bo jedna osoba tam zdobędzie kwalifikację, przyjadą jeszcze do Włoch. Na pewno będzie na Dasza Z takich osób, którymi wiadomo, podejrzewam, że może Emir się pokusi też o jeszcze jakiś jeden remacz i, i będzie chciał mi udowodnić, czy tam pokazać, kto jest lepszy. Lepszym zawodnikiem i nie wiem, kto, kto, kto jeszcze, że tak może Sas ten z Anglik, który też się szykuje na Alicante. Na pewno nie będą to też łatwo, łatwe zawody, natomiast cieszę się, że tam jadę, bo myślę, że będę trochę się tam czuł, jak u siebie w domu, zwłaszcza, zwłaszcza tutaj, że jestem od Mauro i tak dalej. Także z takich ogólnych informacji to tyle. No, nie będę Was zanudzał. Wiem, że ten materiał nie jest jakiś tam powiedzmy, nie wiem, super ciekawy w nie wiadomo co. Nie mam żadnych nagrań z treningu. Znaczy mam z treningu pleców, który robiłem w tamtym tygodniu, ale dzisiaj jest poniedziałek, robiłem nogi. Nie nagrywałem, bo byłem późno. W ogóle jestem sam w domu, bo Asia z Bartkiem pojechała na, na wakacje nad morze i no też jest godzina 22.30, a ja mam jeszcze dwa posiłki. E, tak sobie poprzeciągałem dzień dzisiaj, więc chciałbym mm, zjeść w końcu, e, położyć się, bo jutro rano mają tutaj przyjść zamontować klimę, więc e, tak naprawdę mimo tego, że jestem sam, to mam w zasadzie cały tydzień zaplanowany, e, powiedzmy od rana do wieczora, jeżeli chodzi o obowiązki. E, postaram się nagrać jeszcze jakiś jeden materiał na pewno treningowy w tym tygodniu, e, na pewno u na siłowni żebyście mieli też obraz tego, no, myślę, że na tydzień przed zawodami to ogarnę. I no, i tyle. Mam nadzieję, że Włochy będą szczęśliwe. Życzę tego sobie. Tak, życzę tego sobie. Wam życzę dużo emocji. <grym> na tych zawodach bardzo jeszcze jest daleko, ale dobra, nieważne. Oczywiście zapraszam do komentowania, aktywnej dyskusji, udostępniania, jeżeli oglądacie. Są jeszcze koszulki. Tam zostało tak od 8 do 12, 15 sztuk. Tam różnych rozmiarów: S, -ki, M, -ki, L, -ki, XL -ki i XXL. -ki. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o wiadomość prywatną na przykład na Instagramie. Koszt koszulki to 99 zł, plus wysyłka tam 16 paczkomatem i tak dalej, i tak no. dalej. No, i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się do zobaczenia.